Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom trzeci. Czyta Michał Kurka 29 lipca Modlitwa i radość Lekcja Święty zapewniał, że najpewniejszym lekarstwem na tysięczne zasadzki i podstępy wroga jest radość duchowa. Mawiał bowiem, wtedy diabeł najbardziej się cieszy, kiedy słudze Bożemu zdoła zabrać radość ducha. Nosi on kurz żeby móc choćby w małych dawkach wrzucać go w jego sumienie i zabrudzać żarliwość umysłu i czystości życia. Natomiast gdy radość duchowa napełnia serce, wówczas na próżno wąż wsącza w nie swój śmiertelny jad. Gdzie demoni widzą sługę Chrystusa pełnego świętej radości, tam nie mogą mu zaszkodzić, ale gdy jest żałośliwy, opuszczony i zmartwiony, łatwo pochłonie go smutek albo pociągną go radości znikome. Dlatego święty zawsze starał się mieć radość serca, zachować pociechę ducha i oliwę radości. Jak najbardziej starał się unikać najgorszej choroby, leniwego zniechęcenia. Skoro tak poczuł, że choćby troszkę spadło mu go na serce, natychmiast uciekał się do modlitwy, mawiał. Sługa Boży, gdy jest czymś zmartwiony, jak to bywa, zaraz powinien wstawać do modlitwy i tak długo trwać przed Ojcem Najwyższym, aż wróci mu swą zbawienną radość. Gdyby bowiem przedłużał swe trwanie w smutku, wówczas zakopciłby się, jak ów babiloński kocioł, na którym z kolei utworzyłaby się rdza, chyba że obmyłby się łzami pokuty. Tomasz strzelano. Życiory z Drugi Świętego Franciszka. Meditacjo W tej medytacji pragniemy zastanowić się nad relacją radości i modlitwy. Naszym przewodnikiem będzie niezrównany mistrz zarówno radości i modlitwy, jakim był Święty Franciszek. Święty zapewniał, że najpewniejszym lekarstwem na tysięczne zasadzki i podstępy wroga jest radość duchowa. Mawiał bowiem, wtedy diabeł najbardziej się cieszy, kiedy słudze Bożemu zdoła zabrać radość ducha. Radość duchowa jest przede wszystkim darem Boga. Bóg udziela tego daru każdemu, kto o niego prosi, jest gotów go przyjąć. Można powiedzieć, że jedynym warunkiem, by móc przyjąć ten dar, jest konieczność posiadania czystego serca. Bóg bowiem przychodzi tylko tam, gdzie jest oczekiwany i gdzie nie ma czegoś, co by mu uniemożliwiało wejście. Zawsze pamiętać, że każdy grzech śmiertelny pozbawia nas łaski uświęcającej, zabrudza nasze wnętrze, rani je. W takim sercu nie króluje już Bóg, nie ma miejsca na dary, które zwykł On przynosić wraz ze swoją obecnością. Grzech wypędza radość z naszego serca i sprawia, że nasze wnętrze opanowuje smutek. Oczyszczenie się z grzechu, a potem modlitwa sprawiają, że Bóg na nowo przychodzi do naszych serc. Powoli wraca wraz z Jego obecnością radość. Niezmiernie ważną rolę odgrywa tutaj modlitwa. Jest ona bowiem lekarstwem leczącym rany, które pozostają po grzechu. Wytrwała modlitwa jest jak balsam, który leczy różne bóle, a które sprawiają nasze zasmucenie. Gdzie demoni widzą sługę Chrystusa pełnego świętej radości, tam nie mogą Mu zaszkodzić. Ale gdy jest żałośliwy, opuszczony i zmartwiony, łatwo pochłonie go smutek albo pociągną go radości znikome. Boża obecność w sercu człowieka czyni go radosnym. Jakkolwiek może stać się to, o czym pisze biedaczyna, że człowieka ogarnie żałość, smutek, zmartwienie czy opuszczenie. Święty Franciszek doskonale znał ludzką naturę i wiedział, że ma ona w sobie coś z cykliczności że po okresach optymizmu przychodzą chwile naznaczone pesymizmem i zasmuceniem, i że ta zmiana nastroju nie musi być wcale związana z grzechem. Biedaczyna wiedział, że takie okresy depresji są bardzo niebezpieczne, ponieważ tak osłabiony człowiek będzie pochłonięty przez smutek i właśnie wtedy pociągną go radości znikome. To właśnie wtedy przychodzi pokusa, aby poprzez jakąś grzeszną przyjemność szukać ulgi. Skutek jednak jest taki, że po chwilowej przyjemności przychodzi jeszcze większe zasmucenie. Można wtedy wpaść w spirale grzechu, który zamiast ulgi i zapomnienia będzie tylko przynosił coraz głębszy smutek. Modlitwa w takich stanach depresyjnych przede wszystkim daje nam siłę do wytrwania w dobrym i nie poddawaniu się złudzeniu ulgi, jakie niesie za sobą pokusa. Modlitwa jest wtedy dla nas tarczą obronną, a także znakiem naszej nadziei i miłości do Boga. Taka modlitwa jest wtedy szczególnie cenna, ponieważ nie wypływa z naszej mocy, ale z naszego ubóstwa. Radość duchowa jest szczególnym darem nadającym wiarygodność naszemu świadectwu o Bogu. Nikt nie przekona kogoś o prawdziwości swojej wiary, jeśli jego oblicze będzie smutne i posępne. Radość ma w sobie coś zarażającego. Ona jest pieczęcią, która uwiarygadnia nas i to, co mówimy. Wiedział o tym św. Franciszek. Dlatego zawsze starał się mieć radość serca, zachować pociechę ducha i oliwę radości. Wiedział też, że każdemu mogą zdarzyć się chwile smutku, i dlatego, skoro tylko poczuł, że choćby troszkę spadło mu go na serce, natychmiast uciekał się do modlitwy. O Miłosierny Panie, prosimy Cię o dar radości. Niech ona zakróluje w naszych sercach oczyszczonych pokutą i modlitwą. Broń nas od smutku i melancholii. Pomóż nam wytrwale się modlić, gdy będzie nam smutno i abyśmy wtedy nie ulegli pokusie szukania pociech niezgodnych z Twoją wolą.